Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku moich bitew 1-1 w turnieju New Multi Cup. Tym razem będzie to o tyle wyjątkowy odcinek, że zobaczymy sobie potyczki na czwórkach, szóstkach i ósemkach. Szczególną uwagę zwrócę na taktyki, więc zapraszam do oglądania. Zaczniemy od rundy na mapie Kopalnie. Będzie to potyczka między moim T28, F30 i Luxem. W przeszłości, jak pewnie pamiętacie, miałem już bitwę w półfinale na tej samej mapie i tam przegrałem jadąc na środek, ponieważ byłem za wolny i rywal miał na starcie lepszą pozycję. Teraz było bardzo podobnie, pojechałem na wodę i rywal również miał lepszą pozycję, z której na start trochę mnie obił. Aczkolwiek i tak miałem szczęście, że co nieco się ode mnie odbiło. T28 F30 potrafi co nieco odbić, pancerz przedni daje radę. Więc cały czas kombinowałem, jak go tutaj złapać. Wiedziałem o tym, że podjeżdżając bliżej, rywal na pewno będzie miał trudniej ze mną, bo strzelę raz w niego za 160, potem go staranuję i będzie na drugi hit, prawda? Więc udało mi się tutaj wyczaić go, po prostu wychylił się niepotrzebnie i dostał strzała za 163, bardzo dużo. No i w tym momencie był już na jeden dobry strzał, czyli większych szans już nie miał. Zauważyłem, że ustawił się tak beznadziejnie, że już nie mógł uciec, bo nawet teraz, kiedy wymusiłem na nim zjazd w dół, nie miał już jak uciec, bo wystarczyło, że się obrócę i wyjadę na niego, także powolutku się wychyliłem, zgrałem celownik i pewny strzał trafia go za 177. Po prostu popełnił błąd, dając się tak złapać. Gdyby od razu uciekł, bitwa potoczyłaby się pewnie inaczej. Więc pierwsza bitwa inną taktyką wygrana. Jak powiedziałem na starcie, kombinowałem, bo te rundy były rozgrywane w turniejach, gdzie nie ma fazy playoff. Czyli nie ma tych dalszych faz o większe nagrody. Najbardziej zależało mi na eksperymentowaniu, szukaniu nowych taktyk, nowych pozycji, które mogę wykorzystać w przyszłych turniejach, gdzie stawka będzie dużo, dużo większa. Czyli mimo że mogłem przegrać, to się tym kompletnie nie przejmowałem, bo liczę na to, że uda mi się po prostu znaleźć coś fajnego, sensownego, co się przyda przyszłości. I teraz znowu inne podejście. Tego jeszcze nigdy nie grałem. Jest to znowu niby ten sam czołg, ale tym razem pojechałem na kapa. Od razu na kapa, na skróty, byle tylko wjechać na kapa i wywrzeć presję na rywalu. Po co? Ano po to, że gonienie Luxa na mapie Ensk to nie jest zbyt przyjemna sprawa. T28 nie jest wolny, ale no nie jest też szybki, więc gonienie Luxa mogłoby się zakończyć remisem. A ja tego wolałbym unikać, szczególnie w dalszych rundach. Więc zdecydowałem, że właśnie spróbuję wjechać na kapa i opłaciło się, bo wystarczyło trafić go, kiedy się pokazał i dostał porządnego gonga. A to już, moi drodzy, Hetzer. Moje zdanie o tym pojeździe znacie. On tak naprawdę nie jest dobrym wyborem, bo okej, zdejmie chyba każdą czwórkę na strzał, ale jeśli rywal was objedzie albo nie wyjedzie na was, bo nie każdy jest taki jak ja i wyjedzie, bo chce wygrać, tylko nie każdy po prostu, tylko część graczy też gra na remis, więc wtedy od razu odpadacie z turnieju i jest to żadna przyjemność według mnie, kiedy odpadamy, bo jest remis. To jest najgorsza rzecz, już wolę przegrać, byleby nie było remisu. I dlatego właśnie testowałem te taktyki. Teraz, jak widzicie, przetestowałem sobie taktykę. Oj tak, jak Hetzer może one-shotnąć T28 F30. Byłem idealnie ustawiony bokiem i należało mi się. Gonga dostałem, aczkolwiek gdybym ja nie wyjechał, to byłby to remis, bo to ja wywarłem presję i oczywiście bitwa potoczyłaby się inaczej, gdybym nie wjechał na kapa i tak stał, jak on stał. Byłby remis, odpadłby razem ze mną. A raczej, no nie, bo to była faza grupowa, ale normalnie w fazie dalszej by odpadł. Co jest też bez sensu. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o czwórkę, a teraz już widzicie potyczkę na szóstkach. What? Szóstki? T28
T-37 na mapie Himmelsdorf z czołgiem, jaki ma rywal, T-150. Akurat nie wiedziałem, jaki czołg weźmie rywal, ale wiedziałem jedno, że gra mapę miejską i pojechałem jak szalony na kapa. Po co? Ano po to, żeby spróbować wygrać kapem. Bardzo dużo remisów zdarza się również na mapie Himmelsdorf. I aby starać się to zmienić, szukałem czegoś, co jest szybkie i zarazem poradzi sobie z ewentualnym heavykiem. Takim czołgiem jest na pewno T-37 w wersji bez magazynka akurat w tej bitwie, więc no cóż, po prostu robiłem co mogę i kapowałem za tym budynkiem. Kiedy rywal już podjechał, no to wystarczyło bawić się wokół tego budynku i na spokojnie go tutaj obić. Dostał raz, dwa, trzy, cztery. No i teraz objechany już był kompletnie bez szans, jeszcze spudłował i w tym momencie był już na jeden dobry strzał. Koniec. Bez straty HP chyba poradziłem sobie z szóstym tierem, tego nawet nie dałbym rady zrobić KW-85, którym normalnie bym tutaj grał. A to już kolejna taktyka magiczna, czyli T-37 w krzaczorach na kapie w trybie bitwa spotkaniowa. Niestety spotkałem Cromwella. To była bardzo, bardzo zła informacja, bo Cromwell, kurde, jest dobrym. Po prostu jest bardzo dobrym czołgiem, wyborem na 1-1. Może sobie poradzić z czołgiem ciężkim i na pewno z każdym niemal lightem, bo strzela często i ma więcej HP niż zwykły czołg lekki. Co nie zmienia faktu, że przy dobrej taktyce powinniśmy z nim wygrać. I ja też tak sądziłem, że raczej sobie z nim poradzę. Wjechałem na kapo, oddałem strzał pierwszy, a potem on mi oddał i teraz sam muszę kombinować i to dużo, jak tutaj go dorwać. Jak go obić tak, aby samemu też za wiele już nie zebrać. No i pojawił się Cromwell, dostał gonga. Za niewiele, bo niewiele, ale dostał. Tutaj spudłował. I wydawało mi się, że mam przewagę, bo oddam jeden strzał w niego więcej. Tutaj dostał jeszcze drugi raz i już myślałem sobie, o dobra, multi, wygrałeś. I to było bardzo mylne myślenie, bo zapomniałem o innej rzeczy. Że właśnie on ma, kurczę pieczone, więcej HP. Więcej HP na tyle, żeby wytrzymać strzał więcej, więc nie dość, że teraz się odbiłem, to jeszcze on mnie dopadł. Czyli, no cóż. Jak widać, da radę przegrać po prostu z Cromwellem bez większych problemów, no bo ten czołg ma więcej HP, a strzela za więcej i z podobnym czasem przodowania. Więc T-37 na tą mapę raczej odpada i już AMX-12 ten nie wychodzi, i ani T-37 nie wychodzi i chyba wrócę do KW-85 na mapę Runeberg. A na N-sku? No, pomyślałem sobie, że skoro Cromwell Berlin to jest taki fajny czołg, to może i ja spróbuję nim pojechać. No i pojechałem na mapie Ensk. Tam spotkało mnie niemiłe zaskoczenie, bo rywal wziął KW-85, czyli w teorii najlepszy czołg na te tiery. Najbardziej wytrzymały, z dobrym damage na minutę, z celną armatką, który no idealnie sobie radzi w tych bitwach. Jego jedyna słaba strona to mobilność, która po prostu odstaje w porównaniu do lightów i medów, bo mobilność sama w sobie jest dobra, jak na heavyka, ale w 1-1 trzeba mieć czołg wybitny. Jeśli ten czołg nie jest wybitnie szybki, no to jesteśmy skazani na pewno remisy w swojej karierze. Zresztą i tak pokazałem wam już jedną bitwę na tych tierach, gdzie 59-16 ucieka mi przez bardzo, bardzo długo i w ostatniej chwili go dopadłem. Tutaj podobna sytuacja, tylko że po drugiej stronie jestem tym medem, lightem, który może mu tutaj utrudniać życie. KW-85 ładuje dłużej i oddaje jeden strzał, a ja w tym czasie oddaję dwa. To jest moja duża moc. I mimo tego, że dorwałem go wcześniej, obiłem go za więcej, to zostało mu 11 HP. Ja byłem na hita dla niego i on miał tak naprawdę na hita mnie. I tylko fakt, że pokazał się
tyłkiem spowodował, że to wygrałem, no bo tak raczej byłby remis, albo byłoby bardzo trudno, więc no mówiąc szczerze, nie kiepska sprawa. A to już bitwa na MX-ie 50-100. Zauważcie, że mam załogę na 100% bez przeszkolenia. To jest załoga z tego co pamiętam MX-a 50B w tym momencie. Także jechałem sobie na załodze na 80% chyba. Całkiem nieźle. Właśnie zastanawiałem się, co jest grane, dlaczego jadę tak wolno, dlaczego tak długo ładuję ponad 48 sekund, co jest grane? Ktoś mi załogę usunął, czy jak? No i potem dopiero skapnąłem się, że po bitwie tej, że coś jest nie tak i moja załoga jest z innego czołgu, bo po prostu przeszkoliłem ją na inną bitwę. W tej bitwie spotkałem ponownie mojego kolegę Macioresa, który startuje w tych turniejach dość często. Ostatnio grał na T3-2, a teraz grał na ISie-3. No i nie powiem, zagrał bardzo defensywnie, jest to zrozumiałe ISM3, no ale mimo mojej beznadziejnej załogi udało mi się go tutaj objechać i zdjąć na 5 strzałów, czyli w teorii w normie, no bo 1500 HP i 1500 z 5 pocisków, więc udaje nam się to wygrać. Nie było aż tak trudno, no bo to jednak jest setka, ona zawsze wygra z takim ISM3. Kolejna runda znowu z załogą z dupy, ale dlatego, że szkoda mi było ją przeszkalać na jedną rundę. Przepraszam za głos, ale jeszcze jest trochę rano i różnie to może być wtedy. Także niestety załoga znowu do dupy, ale to była jak Pantera druga, więc aż tak bardzo nie było się czym przejmować. Oczywiście kolega w tej parówce drugiej ma mnie na 3 strzały, a ja potrzebuję na niego 4. Tak jednak ja mam magazynek, a on ładuje te 10 sekund, prawda? Czyli nieco za długo. Na początek próbowałem go sprowokować i udało się to idealnie, ponieważ strzeli mnie w gąskę. A potem wystarczyło już go objechać i po prostu na spokojnie wymanewrować. Prawie że bez straty HP, tylko taran i tym samym wygrywamy kolejną rundę. Mimo tego, że wygrałem te dwie rundy, to w poprzednich nie grałem, bo grałem twierdzę, także więcej rund z ósemek nie mam. Tak jednak udało się chyba tam wygrać 50 golda, więc jest sukces, słuchajcie, 50 golda więcej. Tak czy siak, mam nadzieję, że film wam się spodobał i takie pomysły, rozwiązania taktyczne ewentualnie wam się przydadzą. Jeśli tak się stało, zostawcie łapkę w górę, bo to pomaga w rozwoju kanału. Do usłyszenia. Cześć.